Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku chciałbym pokazać, jak montuje się hak samochodowy do Opla Zafiry. Ja do swojego samochodu kupiłem hak używany. Jest to hak firmy Oris. Firma Oris produkowała haki do wyposażenia fabrycznego. Tak jak już wspomniałem, hak jest wypinany, powiedzmy półautomatyczny. Tutaj mamy hak. Kula haka nie jest w kiepskim stanie, jest w miarę dobra, wizualnie, technicznie na pewno. Tutaj posiada nawet tą zaślepkę taką osłaniającą zamek klucza. Jest to używany w hakach, jest to notoryczna sprawa, że to się wyłamuje i odpada, więc tutaj taki fajny plusik, że jest to w miarę dobrej jakości. No tutaj są dołączona jest instrukcja. Mam nadzieję, że wszystkie śruby, które powinny być, to się okaże przy montażu. Hak nie jest w tragicznym stanie, widać, że był zamontowany na samochodzie. Tutaj części, które mocujemy do samochodu, do karoserii, widzę, że są nowe, ponieważ nie są to elementy, które były już montowane, natomiast to widzimy, że to już troszeczkę pracowało razem z samochodem. Hak nie posiada dwóch kluczyków, jest tylko jeden komplet kluczyka. No, dorobię sobie drugi, żeby mieć pewność, dlaczego jak coś mi się stanie z tym. Hak używany kosztował mnie 411 zł z przesyłką. Kupiłem go na Allegro. Do tego potrzebujemy wiązkę. Ja kupiłem wiązkę pseudo oryginalną. Jest to moduł zasilania, który wpinamy bezpośrednio do gniazda przystosowanego do tego typu złącza. Jest to kompletna wiązka z przewodem. Nie potrzebujemy tu żadnego wcinania się w przewody, kable, od zasilania świateł, kierunkowskazów. Bezpośrednio wpinamy, tutaj mamy już do wtyku na haku. Ten moduł kosztował 309 zł, także no dosyć spory tutaj wydatek jest do tego typu haka, który ja postanowiłem zamontować. Można kupić haki tańsze, niewypinane, przykręcane, nie z tym automatem na kluczyk, tylko bezpośrednio, no też zdejmowalne muszą być haki, ponieważ takie są przepisy, no ale można to kupić w tańszej opcji, hak powiedzmy 200 zł, plus do tego pseudomoduł, bo to i tak tamte połączenie polega na tym, że trzeba się wpiąć w przewody, jak to kiedyś się standardowo robiło. Ja postanowiłem, powiedzmy, zainwestować trochę więcej i mieć no, tak jakby oryginalne wyposażenie auta. Także postaram się pokazać, jak to montujemy, jak to się montuje. Zaczynamy od ściągnięcia lamp. Lampy zdemontowane. Kolejnym etapem jest odkręcenie tych śrub i zdjęcie zderzaka. 1, 2. Następnie tych. Zdejmujemy zderzak, odkręcając te oto śruby. Tutaj mamy dwie z tej strony mamy trzy, odkręcamy zderzak, tutaj mamy pokazane punkty, gdzie musimy przewiercić na FI22, tu z tej strony, tutaj jest przewód. Zderzak schodzi dosyć prosto, tylko trzeba go dynamicznie podważyć w tym miejscu,
odchodzi ze trzasków i następnie tu i tu odhaczamy i nie ma problemu. Wykonanie otworu FI22. Zabezpieczenie farbą. Pierwszy punkt przykręcenia wspornika, drugi punkt przykręcenia wspornika, tego wspornika. Przykładamy go w ten sposób. Żeby założyć lewą część z lewej strony, mocowanie zderzaka, należy zdjąć gumy przytrzymujące tłumik. Potem nie powinno być problemu. Nałożenie zderzaka w otwory wywiercone, nakrętki nałożone, przykręcamy zderzak i zderzak się trzyma. Zostaje jeszcze tylko przykręcenie, skręcenie tych dwóch elementów śrubami. Przełożenie kabli przez otwór, który wykorzystałem. Nie wierciłem nowego otworu w otwornicą, tylko wykorzystałem istniejący. Ponieważ jest tu zrobiony jakiś patent, że czujniki cofania są z tej strony wprowadzone. Powinny być z tej. Ale ok, wykorzystałem ten wolny otwór. Wprowadzenie kabla. Przykręcenie gniazda. Zamocowanie gniazda i pora na podłączenie masy oraz test. Test podłączenia. Działa. Czyli bez żadnego wpinania się w kable. Podłączamy za 300 zł. 300 zł kontroler, przewód i działa. Zostaje tylko dopasowanie zderzaka oraz podłączenie czujników cofania. Zderzak zamontowany. Pozostaje mi tylko nic innego jak wycięcie otworu na zderzak. Wycięcie, tutaj widzimy odwzorowaną oryginalną linię, po której właśnie to wycinam sobie element wyrzynarką. Po prostu, najzwyczajniej w świecie, najpierw zrobiłem otwory, teraz sobie lecę po linii, którą tu widzimy, oryginalnie przystosowany wymiar do zaślepki. Ja co prawda zaślepki nie mam, ale wytnę tak, żeby to wyglądało jakby to było oryginalnie zamontowane. Otwór na wieszak wycięty. Troszkę było szlifowania, dopasowywania. Ale mam nadzieję, że uda mi się zdobyć zaślepkę, więc będzie to wszystko zamknięte. Użycie haka. Demontaż. Ładnie, zgrabnie zamknięte, nic nie widać. O to chodziło. Wszystko ok, super mało widoczne, też w ogóle nie jest widoczne mocowanie haka.